powstała w 1957 roku. Przez ten czas bardzo się zmieniała. Największy rozwój, najwięcej uczniów to było w latach 70., początek 80. Natomiast lata 90. to o mały włos szkoła nie zniknęła z mapy szkół rolniczych i w ogóle szkolnictwa w naszym kraju. W tamtym czasie celem ratowania zmieniliśmy trochę profil kształcenia, bo wcześniej był tylko rolnik, natomiast poszliśmy w mechanizację i w żywienie. Jako organ prowadzący prowadziło nas Ministerstwo Rolnictwa, a ta chwila właśnie lata 90. przejęły nas samorządy. Mieliśmy duże gospodarstwo, zostało z niego 27 hektarów. Przemiany w rolnictwie, no to również nabór do szkół kształcących w zawodach rolniczych. Liczba gospodarstw znacząco się zmniejszyła, no więc zapotrzebowanie na wykształcenie rolnicze również się zmniejszyło. Od 2006 roku podlegamy pod Ministerstwo Rolnictwa i trzeba to datować jako okres rozwoju, reaktywacji naszej szkoły. A ostatnich kilka lat to taki gwałtowny rozwój. Dlaczego wybrałeś tą szkołę? Ponieważ poleciali mi znajomi tą szkołę i interesuję się rolnictwem. Jestem na technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Chcę wiązać właśnie przyszłość z rolnictwem. Rodzice właśnie prowadzą gospodarstwo niewielkie, powierzchnię około 30 hektarów. Chciał pójść w ślady rodziców. No i też wybrałem tą szkołę z tego względu, że mój brat też tu chodził i polecał właśnie tą szkołę. Ja jestem tutaj dyrektorem od 19 roku. No i postawiłem na to rolnictwo ekologiczne. Jakaś tam szansa zaistnienia, bo szkół rolniczych jest wiele, a tak wyspecjalizowanych prawie że nie ma. Myślę, że w tym momencie mamy największą bazę z wszystkich szkół kształcących w rolnictwie, bazę do rolnictwa ekologicznego. Wydaliśmy już masę pieniędzy na bazę dydaktyczną i chyba mogę się pochwalić, że to naprawdę jest najnowocześniejsza w kraju. I chcemy rozwijać kiedyś, no też stosunkowo niedawno, bo jakiś rok temu pojawił się pomysł stworzenia linii takiej piekarniczo-młynarskiej nawet, bo kształcimy w zawodach rolnik, technik rolnik, mechanizacja rolnictwa i agrotronika oraz żywienie. No więc łatwo zamknąć ten łańcuch żywieniowy od pola do stołu. W tym momencie jestem na etapie poszukiwania urządzeń do przetwarzania ziarn zbóż, do czyszczenia, do sortowania, łuszczenia, bo uprawiamy pradawne odmiany zbóż. I myślę, że w grudniu będę się mógł pochwalić, że ta linia powstała. Profil ekologiczny to jest częściowo w podstawie programowej w zawodzie technik rolnik. Natomiast ja wystąpiłem do ministerstwa o wprowadzenie dodatkowych umiejętności, na razie tylko do technika rolnika. Jest to umiejętność prowadzenia gospodarstwa w systemie rolnictwa ekologicznego. Natomiast ja planowałem wprowadzić ekologię do wszystkich zawodów, których kształcimy. Mechanizacja rolnictwa ekologicznego w zawodzie mechanizacja rolnictwa i agrotroniki. Natomiast w żywieniu, żeby pójść tą zdrową żywność, no ale jest trochę inaczej w podstawie programowej. W 2019 roku mieliśmy w roczniku 14 uczniów. Dzisiaj mamy 3 klasy, 60 uczniów w roczniku. Czyli te wszelkie działania, myślę, również czy głównie zainteresowania rolnictwem ekologicznym, promowanie tego, przez to promowanie szkoły przynoszą efekty. Wybrałem tą szkołę ze względu na to, że od dziecka interesuję się rolnictwem i chciałem tu przyjść ze względu dla pasji. I chcę w przyszłości rozwijać gospodarstwo, przejąć po rodzicach.
rozmawiamy o wiele zbóż pradawnych. Trzy odmiany orkiszu. Pszenica okrągłoziarnowa, samobrza, płaskórka. Oprócz tego uprawiamy również soję i rzepak, ale także warzywa. Uprawialiśmy w tym roku na przykład cebulę. Było to aż 9 odmian poletek doświadczalnych. Oprócz tego 15 arów ogórka, cukinia i dynia. Organizowaliśmy tutaj różne spotkania ODR-u, czy taki słynny w naszym wydaniu Witosowe Dni Pola. Więc rolnicy, specjaliści w branży, wszyscy zainteresowani mogli to oglądać i pozyskiwać informacje, jakie wyniki były tych doświadczeń. Plany na przyszłość. No oprócz tej linii piekarniczo-młynarskiej, która zaczyna się realizować, to jeszcze jakieś inne, jakieś tłocznie oleju, olejki eteryczne, takimi tematami się zacząłem interesować. Laboratorium do badania gleby i produktów rolniczych na zawartość szkodliwych substancji. A czy macie Państwo informacje, jak radzą sobie absolwenci szkoły, czyli udają się na studia, pozostają na gospodarstwie? Mamy obowiązek gromadzić takie informacje i przekazywać gdzieś tam wyżej. Jest bardzo różnie. Prowadzą gospodarstwa jakieś tam 10-20% kształci się dalej na wyższych uczelniach i pracują we wszystkich okolicznych firmach.